Kontynuujemy temat magnetyzmu. Wobec tego narysujmy sobie magnes, taki o, duży. I tak jak mówiliśmy w poprzednim filmiku, jeśli umieścimy drugi magnes, igłę magnetyczną, kompas, czy na przykład jakiś metalowy przedmiot oddziałujący magnetycznie w pobliżu magnesu, to na ten przedmiot będzie działała siła. Wobec tego możemy mówić o tym, że w przestrzeni wokół magnesu mamy pole magnetyczne. I teraz podobnie jak w przypadku ładunków elektrycznych możemy sobie narysować linię sił tego pola. Jak one wyglądają? Otóż postaram się jakoś w miarę ładnie narysować, chociaż nie wiem, czy mi się uda. Wyglądają one, w przypadku takiego magnesu, wyglądają one tak. Przekonać się o tym, że linie sił pola wyglądają w ten sposób, można bardzo łatwo przy pomocy prostego doświadczenia, mianowicie na magnes z wierzchu. W wierzchu kładziemy kartkę papieru i rozsypujemy na niej opiłki żelaza. Maleńkie, drobne, lekko je potrząsamy w taki sposób, żeby się ustawiły tak, jak im każe to zrobić pole magnetyczne i one rzeczywiście ustawią się według takich linii. I co te linie sił tak naprawdę nam pokazują? No więc umówmy się, że taka strzałeczka, już żeby nie rysować tej igiełki magnetycznej, to jest igiełka magnetyczna, która tutaj ma biegun północny, a tutaj południowy. I wtedy zgodnie z tą umową te linie sił pola pokazują nam, że gdyby poumieszczać tutaj właśnie jakieś kompasy, igiełki, to by one się ustawiały właśnie w każdym miejscu równolegle do tych linii i pokazywałyby w taki sposób, no tutaj z początku pokazywały tak, że od strony bieguna północnego mamy tutaj południowy, on jest przyciągany przez biegun północny, a biegun północny tej igiełki jest odpychany przez biegun północny magnesu. A dalej konsekwentnie strzałeczka za strzałeczką te strzałki by się ustawiały w ten sposób. Dobrze, czyli już wiemy, jak określić kierunek linii sił pola magnetycznego. Operacyjnie, tak w praktyce, przy pomocy na przykład kompasu, przy pomocy igły magnetycznej. A teraz główny temat tego filmiku, mianowicie jak określamy wielkość siły magnetycznej. Otóż okazuje się, że wielkość siły magnetycznej określamy na podstawie tego, jaki efekt ona wywiera na ruchome ładunki. Tak jak wielkość pola elektrycznego mówiła nam o efekcie, jaki jest wywierany na ładunki spoczywające, tak wielkość siły pola magnetycznego jest określana przez wpływ na ładunki ruchome. Jeśli będziesz się uczyć jakichś bardziej zaawansowanych rzeczy, takich jak równania Maxwella albo teoria względności, to przekonasz się, że pole magnetyczne jest w zasadzie polem elektrycznym, ale poruszającym się z wielką prędkością. Ale teraz, żeby już dalej Cię nie konfundować, to wróćmy do zakresu takiej klasycznej szkolnej fizyki i do opisu pola magnetycznego użyjmy wektora oznaczonego wielką literą B, jest to wektor indukcji magnetycznej. Dobrze, i teraz przy pomocy tego wektora możemy określić siłę, jaka działa na poruszający się ładunek. Otóż siła ta, również wielkość wektorowa, to będzie tak. Po pierwsze, wartość tego ładunku, no może być dodatni lub ujemny, pomnożona razy, teraz uwaga, bo to będzie coś nowego, prędkość, z jaką porusza się ładunek, pomnożona wektorowo przez wektor indukcji magnetycznej. Taki iloczyn wektorowy to jest coś, o czym będziemy jeszcze mówić bardziej szczegółowo, ale główne jego własności są takie, że po pierwsze, jeśli prędkość jest prostopadła do pola magnetycznego, to wtedy ten iloczyn wektorowy będzie miał wartość, bo iloczyn wektorowy to jest wektor. Tak, w wyniku też daje wektor, ale wartość tego wektora to będzie po prostu iloczyn wartości tych wektorów. Natomiast jeśli prędkość jest równoległa do pola magnetycznego, to wtedy taki iloczyn wektorowy jest po prostu równy 0. Tak, a ogólnie jeśli mamy te dwa wektory, mamy prędkość naszego ładunku, tak, tu mamy nasz ładunek, tak, i w punkcie, gdzie ładunek się znajduje, mamy jakiś wektor indukcji magnetycznej. Między nimi jest kąt, oznaczmy go teta, tak, one leżą w jakiejś płaszczyźnie, te dwa wektory. To tak, to wartość tej siły, zwanej zresztą siłą Lorentza, jej wartość to będzie tak, no tutaj wartość ładunku razy wartość
wektora prędkości razy wartość wektora indukcji magnetycznej razy sinus kąta między nimi. Sinus kąta między tymi dwoma wektorami. Tutaj już widzimy, że jeśli wektory są równoległe, to wtedy ten sinus będzie równy 0, bo albo obydwa są w jednym kierunku i wtedy ten kąt wynosi 0, albo są w przeciwnych kierunkach i wtedy kąt wynosi 180 stopni, ale tak czy siak sinus jego wynosi 0, a więc i wartość siły jest 0. Z kolei kierunek siły, to też jest ciekawe, będzie zawsze, tak jak tu jest płaszczyzna, w której leżą wektory prędkości i indukcji magnetycznej, to siła będzie zawsze prostopadła do tej płaszczyzny. Będzie prostopadła zarówno do tego wektora, jak i do tego. O, tak trójwymiarowo trochę trudno jest to narysować, ale starałam się. Mam nadzieję, że to widać. I więcej o tym będziemy mówić w kolejnych filmikach, gdy będziemy mieli szansę porobić trochę przykładów. Ale teraz, na sam koniec, spróbujmy się dowiedzieć, w jakich jednostkach wyrażamy indukcję magnetyczną. Otóż mamy tak, tutaj mamy wzór na siłę Lorentza. I co nam ten wzór mówi? Otóż widzimy tak, że na jednostkach musi być następująco. Po jednej stronie mamy newtony, tak, a po drugiej mamy, co mamy? Kulomby razy metry na sekundę razy jednostki indukcji magnetycznej, nieznane jednostki, tak? A wobec tego, jeśli sobie tutaj wszystko pomnożymy razy sekundy i podzielimy przez kulomby i przez metry, to nam po jednej stronie zostaną te jednostki. Wobec tego dostaniemy, że jednostki, w których wyrażona jest indukcja magnetyczna, to są newtony razy sekundy podzielone przez kulomby razy metry. To takie dziwne jednostki, tak? Newtony razy sekundy podzielone przez kulomby przez metry, no, ale te jednostki na szczęście mają swoją nazwę. Coś takiego to jest jedna Tesla. Tesla od nazwiska wybitnego naukowca Nikolaja Tesli. Właśnie tak wygląda ta jednostka. Dobrze, tutaj dzisiaj w tym filmie było dużo, dużo nowych informacji, dlatego na razie Cię z tym zostawiam. Oswój się z tym, a w kolejnych filmikach będziemy się zajmować przykładami. Będziemy obliczać iloczyn wektorowy, będziemy liczyć siłę Lorentza i jakoś tutaj sobie to wszystko wyjaśnimy. Do usłyszenia.